września. Gościniec Radia Września 93,7. Przed mikrofonem Karol Krzeszowiec. Dzień dobry, witam serdecznie w programie Gościniec Radia Września. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co ciekawego dzieje się w warsztacie terapii zajęciowej we Wrześni. Naszym gościem jest kierownik warsztatów, pani Ewa Mojżeszewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I podopieczna uczestniczka warsztatów Sonia Kaźmierczak z Wrześni. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowny panie, pozwoli pani, że najpierw zaczniemy od pani kierownik, ponieważ od niedawna dość pełni pani tę funkcję. I proszę mi powiedzieć, czy już się jakieś zmiany pojawiły, jeśli nie fizycznie w samym warsztacie? To czy coś się pani wykształciło w jakiś pomysł? Na stanowisku kierownika warsztatu terapii zajęciowej we Wrześni jestem oficjalnie od listopada. Pełniącą obowiązki byłam od lipca. Miała pani więc wystarczająco dużo czasu, żeby zapoznać się z tą najważniejszą funkcją, jeśli chodzi o kierownictwo. Tak, oczywiście miałam. Jestem też pracownikiem warsztatu terapii od praktycznie początku powstania warsztatu, czyli w tej chwili już 22 lata, także bardzo dobrze znam potrzeby osób niepełnosprawnych, potrzeby naszej placówki. Oczywiście mam nowe pomysły na to, jak rozwijać naszą placówkę. Obecnie przygotowujemy się do projektu uzawadawiającego naszych uczestników. Wezmą w nich udział 10 uczestników i celem takiego projektu jest zapoznanie uczestników z nowymi umiejętnościami zawodowymi. Po takim projekcie, po takim kursie zawodowym uczestnicy będą mogli podjąć płatny staż, co jest dla naszych uczestników oczywiście bardzo ważne, ponieważ rozwija ich umiejętności, ale także przywraca ich na otwarty rynek pracy. Dzięki temu też zaczynają normalnie funkcjonować w społeczeństwie jako... Tak, oczywiście jest to bardzo, bardzo ważne zadanie takich właśnie kursów, czy w naszej rehabilitacji społecznej i zawodowej, którą uczestników poddajemy. Na pewno wzmacnia to mocno psychikę wszystkich uczestników, bo czują się potrzebni wtedy. Tak, oczywiście każdy z nas lubi się czuć potrzebny, lubi się czuć ważny, lubi też czuć się normalnie jak wszyscy inni, a myślę, że pójście do pracy jest to dla wszystkich bardzo ważne. Można powiedzieć, że to jedna z podstaw naszego życia, prawda? Tak. Praca. Tak, no tak, jest to na pewno dobro wymierne czy niewymierne, ale na pewno. Państwo pracują, żeby warsztaty terapii zajęciowej wciąż się rozwijały. Natomiast korzystając z tego, że jest z nami Sonia, możemy opowiedzieć o tym, co ciekawego już teraz dzieje się i działo się wcześniej w warsztatach. Sonia, robicie stroiki, prawda, między innymi? Tak. I z czego robicie? Czy daje ci to przyjemność, jak... Zrobisz coś takiego i później się dowiesz, że ktoś kupił twoje dzieło? Bardzo się cieszę, że ktoś kupi taki strojek ode mnie albo od innych uczestników. Od twoich koleżanek i kolegów, tak. Przecież wprost. A co jeszcze robicie podczas zajęć? Mamy też tam różne rzeczy, na przykład próby muzyczne. Śpiewasz. Tak. Śpiewasz. No i pięknie. I masz kolegów, koleżanki, które śpiewają? Ktoś gra na jakimś instrumencie? Próbuje? Na instrumencie gra pan Arek. Ten warsztat. A co śpiewacie? Swoje jakieś piosenki? Nasze warsztatowe takie piosenki. Różne. Macie warsztatowe piosenki, macie więc muzykę. Muzyka jest bardzo ważna. Lubisz muzykę? Bardzo. Podśpiewujesz sobie czasami, jak jesteś zadowolona? Oczywiście, że tak. Każdy z nas to chyba robi, prawda? No, raczej tak. Strojki, muzyka. Powiedz, czy podobają ci się zajęcia w warsztatach? Tak, podobają mi się. Bardzo. A co najbardziej? Nie wiem. Wszystko ci się podoba. Wszystko mi się podoba. Wszystko ci się podoba. I ciężko wybrać z tego, prawda? Tak. Bardzo ciężko. No to jest tylko potwierdzenie tych słów, że zarówno pani kierownik, jak i inni pracownicy WTZ-ów dobrze wykonują swoją pracę.
Tak, no mam nadzieję, myślę, że uczestnicy są zadowoleni. Bardzo dużo się u nas rzeczy dzieje. Nie tylko taka zwykła codzienność, ale także wyjeżdżamy na przeróżne wycieczki, chodzimy do kina, chodzimy do kawiarni, chodzimy na kręgle. Także mamy dosyć szeroką ofertę i co jest ważne, że każdy uczestnik, który ma jakiś nowy pomysł na spędzenie czasu, może przyjść, zawsze jest to akceptowane i się znajdują środki, żeby realizować wszelkie pomysły. I to jest dobre. Sonia, podrzucacie czasami pomysły, pani kierownik, swoim opiekunom, co chcielibyście zrobić? No, raczej chyba opiekunom też. Najbardziej. No i bardzo dobrze, okej, okay. Ale mam nadzieję, że też uczestniczycie razem, tak jakby wrzucacie swoje, na przykład ktoś rzuci temat, chcemy iść do kina, to idziecie? Tak, idziemy. Bardzo teraz byliśmy też na wycieczce, więc... A jaka to była wycieczka? Tak. Dokąd? Tego troszeczkę nie pamiętam, do zoo byliśmy. Do zoo. No, to widzieliście też egzotyczne zwierzęta. Jakieś szczególnie ci się spodobało jakieś zwierzę w zoo? Takie misie polarne. Mi się podobały bardzo, są fajne te. Misie polarne. Szkoda tylko, że śniegu nie ma, co? No właśnie, nie ma takiego śniegu. Bez śniegu takie misie. No i bez śniegu taka słaba zima. No raczej tak. No właśnie, to trzymamy kciuki za to, żeby ten śnieg się pojawił. Jak Państwo mogą usłyszeć w warsztatach terapii zajęciowej, humory dopisują wszystkim i powinny dopisywać, bo tutaj od razu prostujemy plotki, które pojawiły się we wrześniu i w okolicach odnośnie ostatnich wydarzeń w WTZ-ach. Chodzi o zatrucie. To co się działo konkretnie? Tak, mieliśmy u nas firmę sprzątającą, która czyściła nasze podłogi. I oczywiście mamy wszelkie oświadczenie pana właściciela firmy sprzątającej, że wszystkie środki, które zostały użyte, były zgodne z atestami, wszystkie są bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Także no, nie było tutaj żadnego zagrożenia życia ani zdrowia dla naszych uczestników. Czyli gdzieś pojawił się jakiś zapach, który wzbudził niepokój. Który wzbudził niepokój. I tyle. Możemy wyprostować, tyle. Że nic złego się nie działo. Nic złego się nie stało. I bardzo dobrze. I na tym taką dobrą informacją można zakończyć program Gościniec. Mm-hmm. To ja przedstawię jeszcze raz naszych gości. Kierownik warsztatów terapii zajęciowej, pani Ewa Mojżeszewicz. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja bym już tutaj chciała tylko pozdrowić moich uczestników, moją kadrę i zadedykować tutaj ode mnie i od Soni piosenkę dla nich. Piosenkę pod tytułem Bo jak nie my, to kto? W wykonaniu Mrozu. Mrozu. Bo jak nie my, to kto? To za momencik na antenie Radia Września. I drugim naszym gościem była Sonia Kaźmierczak, uczestniczka warsztatów terapii zajęciowej z Wrześni. Dziękuję. Dziękuję. Gościniec Radia Września 93,7. 93,7. 93,7. Radio Września. Najlepsze, polokalne.